Bardzo istotnym tematem jest nadal sprawa szczepień. Pomimo, że większość ludzi już się orientuje, co to są szczepionki i że definicja podawana przez Państwowy Zakład Higieny, rzekomo Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, jest fikcją, bo oni twierdzą, że szczepionki to jest preparat biologiczny. A szczepionki zawierają całą masę neurotoksyn i substancji rakotwórczych. W związku z czym trzeba ocenić i uwzględnić w oddziaływaniu także te rakotwórcze i toksyczne związki. Czego ani Państwowy Zakład Higieny, ani Minister Zdrowia, ani Izby Lekarskie nie czynią. Teoretycznie po to są biuletyny informacyjne izb lekarskich, żeby takie informacje dostawały się do obiegu, do lekarzy. Jeszcze w roku 1994 i 1995 było to możliwe. Pierwsze moje artykuły dotyczące fałszerstw szczepionkowych ukazały się jak najbardziej oficjalnych biuletynach medycznych. Dopiero potem nacisk koncernów zachodnich spowodował, że zabroniono publikacji jakiejkolwiek na temat szkodliwości szczepionek. I to jest bardzo znamienne, że mniej więcej od około 2000 roku zaczęto wprowadzać w Polsce medycynę w cudzysłowie rockefellerowską. Co to znaczy? Interes ponad wszystko. Proszę sobie zauważyć, jeżeli jestem producentem jakiegoś tam preparatu X i produkuję powiedzmy 100 tysięcy tabletek czy ampułek, to muszę to sprzedać w określonym czasie. Jeżeli tego nie sprzedam, to będę musiał to wyrzucić na śmietnik, a utylizacja kosztuje. To jak najłatwiej spowodować sprzedaż? No wystarczy dogadać się z urzędnikiem państwowym, który wprowadzi taką tabletkę do tak zwanych procedur. Jeżeli to znajdzie się w procedurach, to potem inspektorzy NFZ-u będą sprawdzali tylko i wyłącznie, czy te procedury zostały wypełnione. Jeżeli one zostały wypełnione, no to ja mam zysk, bo sprzedałem wszystko bez strat. Jeżeli nie, no to muszę pogadać z inspektorami, żeby zwrócili większą uwagę na procedury. I to się dokonuje cały czas. Ostatnio opisywałem, można to znaleźć w internecie, że nawet Wyższa Izba Kontroli wcale nie interesuje się skutkami takiej czy innej procedury, tylko stwierdza oficjalnie w swoim raporcie, że za małą uwagę sanepidy przywiązują do szczepień. A na jakiej podstawie Najwyższa Izba Kontroli w ogóle się zajmuje, co jest, a co nie jest nauką? Ona nie jest do tego powołana. Nie posiada specjalistów, którzy potrafią to zrobić. Proszę zauważyć, jak wybiórczo pracuje Najwyższa Izba Kontroli. W 1964 roku Sejm tego państwa nad Wisłą ustalił, że wszystkie powikłania muszą być zbierane przez Państwowy Zakład Higieny. Od 1964 do dzisiaj minęło ponad 50 lat i żadnego opracowania, ile tych powikłań zanotowano i jakich, nie ma. A Najwyższa Izba Kontroli siedzi na czterech literach i uważa, że no akurat ta ustawa Sejmu nie musi być kontrolowana, bo ona by zaburzała sprzedaż. No i mamy potwierdzenie słów pana premiera Morawieckiego, że jesteśmy własnością tylko i wyłącznie kogoś z Zachodu. Czy jak powiedział to 2 lata wcześniej pan minister Sienkiewicz, ten od służb specjalnych, że Polska jest państwem pozornym. No jeżeli jest państwem pozornym, to znaczy, że tak zwane państwowe instytucje wykonują polecenia właściciela, a nie tego, co ludność by chciała. Przykładem tego jest sprawa wprowadzenia szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy, rzekomej szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy w Polsce. Pani profesor Harper, która była głównym koordynatorem tej szczepionki, twierdzi, że nigdy nie badała związku tej szczepionki z rakiem. A w Polsce polskojęzyczne gazety niemieckich właścicieli pod amerykańskim nadzorem, czyli City of London Corporation, twierdzą, że to jest szczepionka przeciwko rakowi. Żaden z tych troli, który występuje w telewizji, nigdy nie powołał się na żadną pracę naukową, która by to potwierdzała.
Natomiast wszystkie witryny internetowe prowadzone przez właśnie te korporacje twierdzą cały czas, że to działa. A na jakiej podstawie oni to mogą stwierdzić, jeżeli wiadomo, że rak powstaje dopiero około 40-50 roku życia, a wcześniej jest bardzo rzadki. To jeżeli się szczepi już w tej chwili nawet 9-letnie dziewczynki, a rak ma powstać za 40 lat, czyli gdzieś około 2030-2040 roku, to żaden z tych dealerów sprzedających te szczepionki już nie będzie żył. Czyli nie będzie nawet można kogoś podciągnąć do odpowiedzialności. Mało tego. Szczepienia dokonuje się w szkołach bez zgody rodziców. Dziewczynki nie otrzymują nawet zaświadczenia, że zostały szczepione taką czy taką szczepionką, takim numerem serii, zawierające takie to a takie składniki w środku. Lekarze, którzy namawiają do szczepień, wcale nie informują rodziców, co zawiera tak naprawdę ta szczepionka. Większość ginekologów czy położników nie zna składu szczepionki. Dostają jedną ulotkę w języku polskim na ileś tam opakowań. Mimo, że żyjemy w dobie kserokopiarek, nie wykonują odbitek, żeby każdej rodzinie dostarczyć taką ulotkę. Ale ulotki drukowane w Polsce są karykaturą tych danych, które się znajdują w ulotkach drukowanych w języku angielskim. Nie zawierają składu chemicznego. No to jak można potem ocenić skutki, jeżeli nie wiemy, co zostało podane? W pewnym sensie sprawę wyjaśnia nam były minister zdrowia, pan Marek Balicki. Otóż pan Marek Balicki awansował w tej chwili do Narodowego, dyrektor biura Narodowego Programu Psychiatrycznego. No, państwo musicie zrozumieć, że jeżeli powstało biuro Narodowego Programu Psychiatrycznego, to to musi być bardzo ważny projekt. Jak już wielokrotnie mówiłem, jeżeli jakąś chorobą interesują się politycy, to tylko i wyłącznie na zlecenie koncernów. Generalnie każdy jest właścicielem swojego zdrowia i każdy powinien sam decydować, co i jak chce się leczyć. Proszę zauważyć, że nie ma żadnego narodowego programu walki ze złamaniami czy z ranami. Każdy, jak się skaleczy, czy złamie nogę, czy skręci, idzie do chirurga, dostaje gips i wie, co trzeba robić. A tutaj nagle powstało biuro, które opracowuje strategię Narodowego Programu Walki z Chorobami Psychiatrycznymi. No to zastanówmy się, jaka była podstawa takiego programu. Otóż pan Marek Balicki twierdzi, że przeprowadzone badania wykazały, że 25%, czyli 1/4 populacji w Polsce wymaga pomocy psychiatrycznej. No zaraz, zaraz. 25% Polaków wymaga pomocy psychiatrycznej, a mamy 460 posłów, to znaczy, że 115 z nich wymaga pomocy psychiatrycznej. Jeżeli do tego dodamy jeszcze 25 senatorów, no to się tworzy całkiem pokaźna wartość liczbowa. No i teraz mamy problem. Jeżeli ci ludzie, którzy wymagają pomocy psychiatrycznej, ustalają ustawy, no to czy te ustawy są obowiązujące, czy nie? No bo jeżeli zagłosowały za nim osoby, które same wymagają leczenia, no to trudno mówić, żeby wiedziały, co robią. Bo jak ktoś się leczy psychiatrycznie, to na ogół jego stan zdrowia jest taki, że już sam sobie nie daje rady, czyli nie może sobie pomóc. Czyli jego ocena sytuacji jest bardzo zaburzona. A tutaj pan były minister, czyli osoba kompetentna, przynajmniej w teorii, twierdzi w prasie oficjalnie, że co czwarty poseł wymaga leczenia psychiatrycznego. No i mamy problem. Bo mamy także 23 tysiące profesorów, które nam się rozmnożyło, prawdziwa plaga i nie mamy ani jednego wynalazku, ani jednej nowej teorii, a rocznie produkuje się w Polsce około 150 patentów, kiedy na przykład Niemcy produkują około 17 tysięcy.
No to znaczy, że te nominacje są tylko pro forma, po to, żeby można potem było znaleźć człowieczka, który wystąpi w telewizji i będzie jakieś dyrdymały opowiadał, na przykład o skuteczności szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy. A tak na marginesie, dwa pytania dla telewizów. Proszę wyjaśnić sobie albo rodzinie, co znaczy pojęcie BAR. I drugie, co znaczy pojęcie płon? P-U-O-N. A to bardzo ważne są pojęcia, które nagle zostały wymazane z polskiej oświaty. O tym, że polska oświata jest cały czas pod kontrolą City of London Corporation, najlepiej świadczą publikacje pana Normana Davisa. Pan Norman Davis przyjechał do Polski uczyć nas historii. Ale wystarczy zobaczyć jakąkolwiek jego publikację i sprawdzić z tyłu przypisy i ani razu nie opiera się na źródłach angielskich. Po polsku do końca pobytu w kraju się nie nauczył, ale angielski powinien znać. Więc bardzo by było ciekawe, gdyby na przykład o powstaniu warszawskim, czyli boju o Warszawę, czy Lwów, czy Wilno, powiedział nam na podstawie badania archiwów właśnie brytyjskich. A on przedstawia nam to, co i tak u nas już jest i namawia nas do dalszej wspaniałej walki o koronę, czyli niech żyje król. Proszę Państwa, mamy dwa problemy w ostatnim czasie. Jednym to jest od 2 lat chyba tocząca się walka o zmianę sądownictwa w Polsce. Jakieś 10 lat temu, czy 12, na jednej z konferencji na Zachodzie, tak w kuluarach, powiedziano mi, że w Polsce zostanie przyjęty system prawny amerykański stanu Illinois, bo już jest cały opracowany, 6 tomów i można to po prostu w Polsce wdrożyć. Na czym polega problem? A to jest bardzo poważny problem. Otóż w Polsce, w wszystkich krajach tak zwanego demoludu, nie było prawa precedensu. Czyli każda sprawa była od nowa. Czyli obojętnie, czy ktoś skradł, czy nie skradł, jak go sędzia skazał, to był jednostkowy wyrok. Natomiast w prawie anglosaskim istnieje sprawa precedensu. Czyli jeżeli na przykład 100 lat temu w jakiejś tam sytuacji X sędzia wydał wyrok Y, to jeżeli sytuacja będzie podobna w 100 lat później, to będzie można się powołać na ten sam wyrok. I on jest prawem. Jest to bardzo istotne w Polsce ze względu na brak stabilizacji własności majątku ziemskiego. Otóż może się okazać, że jeżeli sędzia X nakaże komuś przywrócić majątek jego dziada czy pradziada, no to wszyscy inni będą mieli otwartą drogę do przejęcia majątku w Polsce. Już w tej chwili podobno istnieje takie prawo, że wystarczy, że jakiś tam obywatel Izraela przy pomocy 2 świadków w obecności notariusza, którzy poświadczą, że on miał majątek w Koziej Wólce i chce go odzyskać i taki dokument potwierdzony notarialnie przywiezie do Polski, to muszą mu ten majątek zwrócić albo wypłacić odszkodowanie. Czyli będzie to zwrot do kogoś tam, kto już dawno nie żyje. Proszę zauważyć, że tereny obecne Polski to był okres ziemie zaborcy, czyli spora część należała do Prus, spora część do Austrii, część do Moskwy. Świadków już nie ma. Jeżeli sąd nie wymaga przesłuchania tych rzekomych świadków, tylko opiera się na dokumencie podpisanym przez jakiegoś tam notariusza, no to znaczy, że można dowolnie je fałszować. Takie przypadki już były. Jeżeli można fałszować te dokumenty, to będzie lawina takich dokumentów i będzie wywłaszczanie ludności polskiej. I dlatego prawo precedensu jest tak niebezpieczne w obecnej sytuacji w Polsce. To nie jest nic dziwnego. Zaraz po przemianach sprzedano Stocznię Gdańską jakiemuś tam
właścicielowi z Ukrainy. Stocznię wyceniono na 43 miliony, chociaż podobno była warta ponad 4 czy 5 miliardów. Sędzia, który spowodował likwidację stoczni i sprzedaż jej, zapomniał, że na koncie w stoczni znajduje się 75 chyba milionów. Czyli właściciel dostał nie tylko stocznię, ale dostał pieniądze na zapłacenie tej stoczni i jeszcze miał nadwyżkę na rozpoczęcie prac. Nie będę opowiadał szczegółów, ale sędzia w 2 tygodnie później już wyjechał do Izraela czy innego państwa. I to był właśnie precedens. Takich przykładów podobno w Polsce jest dużo. Dlatego tak niebezpieczne jest wprowadzenie takiego systemu przy prawie 50-letniej walce ludności o zagwarantowanie prawa do ziemi. Wszystkie te tereny, które były z nadania czy z jakichś innych tam układów przejmowane przez Polaków, obecnie, co wskazują sądy na Mazurach czy na Pomorzu, są zwracane właścicielom, właśnie potomkom właścicieli niemieckich. To jest bardzo niebezpieczna sprawa. W tym samym cyklu jest sprawa pieniądza. Proszę zauważyć, że tylko dzięki tak zwanym centralnym instytucjom bankowym można manipulować pieniądzem. Tona węgla kosztuje już około 1000 zł, ale w porcie gdańskim tona węgla kosztuje 35 dolarów. Czyli to jest około 100 zł. Polacy muszą płacić 1000 zł, natomiast gdyby kupowali na zachodzie, płaciliby 10 razy mniej. Jak potaniałyby wszystkie produkty, do których wymagana jest energia elektryczna na przykład. Ten sposób okradania jest możliwy właśnie przy trzymaniu centralnego systemu bankowego, a wiadomo, że centralny system bankowy to jest City of London Corporation, czyli państwo, które rządzi 97,8% całego kapitału na ziemi. To samo zresztą dotyczy tak zwanych ubezpieczeń. Dlaczego to jest takie istotne? Zaraz po wojnie Polacy zarabiali około 1000 złotych, Niemcy około 1000 marek, Amerykanie około 1000 dolarów. Piwo we wszystkich tych krajach kosztowało 1 do 3 złotych dolarów marek. Ale tona węgla kosztowała u nas około 200-300 złotych, a sprzedawaliśmy ją na zachód za 12 dolarów, czyli za 4 piwa. Tłumaczono to ogłupiałemu ludkowi w Polsce, że dolar kosztuje 100 zł, to jak sprzedamy za 12 dolarów, to jest 1200 zł, czyli 4 razy taniej niż w Polsce i to się nam opłaca. Oczywiście była to głupota. Dzisiaj tak samo. Dolar kosztuje tam prawie 4 zł, euro powyżej 4 zł, ale siła nabywcza, czyli średnia wartość wynagrodzenia w tych wszystkich krajach jest podobna. Ceny piwa są także podobne. To dlaczego my mamy płacić 4 zł czy 5 zł? Ano to jest właśnie bankowy system okradania ludności. Nie ma uzasadnienia żadnego, ale w ten sposób praca ludności na wschodzie Europy powoduje bogactwo tych na zachodzie. Tak jak już mówiłem, najsłynniejszy teoretyk wojskowości, pan Clausewitz, twierdził, że na wojsko nie wolno wydawać więcej niż w czasie pokoju niż 0,5% PKB. My wydajemy od wielu lat już 2%, a jeszcze chcą zwiększyć wydatki na wojsko, mimo że od 28 lat żaden Sejm, żaden rząd nikomu wojny nie wypowiedział, ani się nie przygotowuje do żadnej wojny. Przecież jesteśmy w centrum NATO, na wschodzie, na zachodzie, na południu mamy wszędzie NATO, to na kogo mielibyśmy napaść? Ale taki podział pieniądza pozwala na okradanie ludności w sposób bezkompromisowy.
Posłużę się cytatami z prasy naukowej, jak najbardziej zachodniej, na temat tej szczepionki, którą tak mocno propaguje Ministerstwo Zdrowia, jak i Izby Lekarskie. Otóż w tych niemieckich publikatorach znajdujemy stwierdzenia, że ta szczepionka zmniejszyła ilość występowania wirusa tam numer 16 czy 18. A co pisze na ten temat prasa amerykańska? Nie jestem gołosłowny. Medycyna praktyczna 25 czerwca podała streszczenia artykułów pani Iwony Rywczak i Małgorzaty Ścibusz, które twierdzą, że skuteczność szczepionki jest na poziomie 90%. Ale biedne te panie nie podały skuteczność czego? Czy nosicielstwa, czy stanów zakaźnych, czyli choroby, czy jeszcze czegoś innego. Takie okłamywanie ludności jest powszechne w tych magazynach firm farmaceutycznych. Natomiast CDC, czyli najważniejsza amerykańska instytucja do spraw chorób zawodowych, już 17 roku przedstawiła wyniki badań. Otóż dotyczyło to skuteczności właśnie tych szczepionek, które zostały po raz pierwszy wprowadzone w 2007 roku. Badania Markowica z 2016 roku udowodniły, że zmniejszenie częstości występowania jednego typu wirusa HPV, czyli tego 16 na przykład czy 18, i to miejsce zostaje zastąpione innym typem wirusa. Częstość zakażeń wirusem HPV nie uległa zmianie. Czyli wbrew temu, co nasze paniusie opowiadają, częstotliwość zakażeń jest wciąż ta sama. Badania Fischera z tego samego roku 2016 nie tylko potwierdziły obserwacje poprzednie, ale stwierdziły, że wyeliminowanie łagodniejszego wirusa zostaje zastąpione wirusem bardziej złośliwym. Odsetek wyższych typów HPV był wyższy, aniżeli oczekiwano. Kolejne badanie, jeszcze wcześniejsze z Gao i współpracowników z 2015 roku, w wnioskach stwierdzono, znaleziono wyraźne dowody na zastępowanie wirusa szczepionkowego innym znacznie bardziej chorobotwórczym. Zaszczepione kobiety charakteryzowały się wyższą częstością występowania wirusów nieszczepionych o wysokim odsetku ryzyka. Z tego samego roku profesor Moller i jego zespół. Niszę ekologiczną może zastąpić wymiana typów, czyli eliminacja wirusa HPV 16 i HPV 18 prowadzi do zwiększonej transmisji typów nieszczepiennych lub innymi patogenami. Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż genotypowo różnorodne szczepy rywalizują o miejsce u tego samego gospodarza. Mówiąc językiem prostym, zamienił stryjek siekierkę na kijek. Wirus HPV, ten, o którym w szczepionkach tak głośno krzyczą, jest to wirus, który w 90% w ciągu pół roku samoistnie ustępuje. W ciągu roku praktycznie 95% jest wyleczonych. To dlaczego się szczepić, żeby zwolnić miejsce dla bardziej groźnego wirusa? Jak podaje CDC, wirus HPV jest eliminowany z organizmu ludzkiego w 99% przypadków w okresie jednego roku bez żadnych leków. To co właściwie te kobiety chcą leczyć? I tu jest ta metoda straszenia. Nie chodzi o leczenie, tylko chodzi o pieniądze. Zarówno te badania na HPV, jak i późniejsze ewentualne leczenia czy szczepionka kosztują. Czyli to, co mówiłem. Jeżeli ja produkuję pewną ilość preparatów, to chcę je sprzedać. Jeżeli je wprowadzę do systemu ministerialnego, czyli przymusowego szczepienia, to rząd będzie za to płacił i mnie zupełnie nie interesuje, skąd oni pieniądze wezmą. Proszę pamiętać, że w tym systemie jest opłata VAT, a to jest tylko łapówka dla urzędników. To, że to jest łapówka, nie ma żadnych wątpliwości. Chinom tą samą szczepionkę HPV sprzedano za równowartość 800 zł, te trzy serie, a w Polsce była sprzedawana za 1500. Kto brał nadwyżkę? Trzeba także przyznać, że potwierdzają się słowa Bill Gatesa,
że szczepienia są formą depopulacji. W tych szczepionkach znajduje się preparat zwany polisorbat 80. Polisorbat 80, jak udowodnili to naukowcy z Izraela, powoduje deformację dróg rodnych i wczesną menopauzę. Czyli innymi słowy, jeżeli dziewczynka dostanie w 11, 12, 13 roku szczepionkę, to w wieku 16 lat może już być po menopauzie. Czyli nigdy w życiu nie urodzi dziecka. I to robią najczęściej mamusie nowobogackie, które dla swojej córeczki robią wszystko, czyli szczepią ją przeciwko wirusowi HPV, no po to oczywiście, żeby uchronić ją przed czymś, co nie istnieje. Proszę pamiętać, że w latach 80. do 90. Szwecja czy Finlandia praktycznie wyeliminowały problem raka szyjki macicy poprzez badania cytologiczne. W Polsce szczepienia absolutnie nie zastąpią badań cytologicznych. Czyli trzeba na tym biednym chorym zarabiać dodatkowo, najpierw każąc mu płacić za szczepionkę, a potem jeszcze dodatkowo za badania cytologiczne. Proszę Państwa, za czasów średniowiecza płaciliśmy podatek w wysokości 10%, czyli tak zwaną dziesięcinę. Jak przyszły rozbiory, to zaborcy natychmiast nam podnieśli do 15-18% podatek. Zły Hitler podniósł nam do 33% podatek, czyli najwyższy w Europie, bo cała Europa płaciła 30%. Jak przyszli dobrzy komuniści, to podatek wzrósł do 50%. Potem już było z górki. Jak przyszła nowa zmiana w 1989 roku, to suma wszystkich składowych podatków wzrosła do 80%. No to jak jeszcze można okraść tego biednego człowieka? No wmówić mu, że jest chory, on sam będzie musiał kupować leki, a w każdym leku jest podatek VAT, czyli my i tak zarobimy. I na tym polega centralny system planowania i leczenia. Że system jest centralny i narzucony Europie przez City of London Corporation nie ulega żadnej wątpliwości. Parlament Europejski nawet chce wprowadzić przymus szczepień określonych, bo rzekomo zbliżają się do nas epidemie. No i mamy pewien problem, dlatego że wszystkie dane statystyczne sprzed okresu 150 lat wskazują, że jest dokładnie odwrotnie. To po szczepieniu występują epidemie. Na przykład niemiecka publikacja z 1912 roku, Cmentarz szczepień, opisuje śmierć 36 tysięcy ludzi zaszczepionych w rejonie Hamburga. Urzędowe sprawozdanie z Berlina z 1892-94 podaje liczbę 2424 ciężkich powikłań poszczepiennych. W 1855 roku w monarchii Habsburgów na Węgrzech przeprowadzono szczepienia w wioskach. Sprawozdanie o powikłaniach tylko z jednej wioski podaje, że aż 72 dzieci zachorowało na kiłę. Na kiłę nie ma szczepień. To było powikłanie po przygotowanej szczepionce. Następnie zarażono dalej około 700 osób. We Wrocławiu 7 lekarzy niemieckich przedstawia raport epidemii poszczepiennej. W 1879 roku po szczepieniu zachorowały 42 osoby, które zaraziły następne 500 osób swoich rodzin. W 1888 roku było jeszcze gorzej. Zachorowało po szczepieniu 50 osób w tym samym Wrocławiu, które zakaziły kolejne 750 osób. W 1871 roku w Gdańsku po zaszczepieniu pierwszych 34 pacjentów w połowie przypadków jako powikłanie wystąpiła różyczka. 3 osoby zmarły. W 1849 roku w Kolonii po zastosowaniu zmodyfikowanej szczepionki wystąpiła epidemia gruźlicy i syfilisu. Okazało się, że tą nową szczepionkę pobierano od chorych, u których była ta choroba, tylko utajona. Najczęściej szczepionkę przygotowano w ten sposób, że brano cielaka, golono mu skórę na brzuchu, nacinano w 150-200 miejscach, smarowano to łajnem końskim, aż wybuchła ropa, zapalenie. Potem tą ropę brano i wstrzykiwano
czyli skaryfikowano dzieciom przed ramię. Proszę pamiętać, że znajdowały się jeszcze na początku lat XX wieku takie firmy, które reklamowały się świeża szczepionka prosto od krowy, tak jak świeże jaja prosto od kury. Najciekawsze są przekazy historyczne ze starego policyjnego państwa, jakim było Cesarstwo Pruskie. Znajdujemy na przykład opis epidemii poszczepiennej, jaka wybuchła w Królewskiej 7 Brygadzie Artylerii. W 6 kompanii jeden z kadetów poprosił o zwolnienie ze szczepień, na co dowódca się zgodził. Wszyscy pozostali zachorowali, w liczbie 29. Niektórzy z nich nie wyzdrowieli do końca 3-letniej służby. Wielu zostało zwolnionych wcześniej z wojska z powodu niezdolności do służby. Teoretycznie przymus szczepień istniał w cesarstwie w stosunku do dzieci do lat 2 pod groźbą 2 talarów grzywny. Cesarz Wilhelm III był na tyle mądry, że zarządził w tajemnicy, że nie należy karać tych ludzi, że sama informacja o możliwości kary spowoduje, że ludzie się będą szczepili. I tak jest w Polsce do dzisiaj. W związku z tym, że Polacy już trochę zmądrzeli i się nie szczepią, wojewodowie, czyli urzędnicy państwowi, czyli tego tworu, który jest własnością City of London Corporation, wymuszają na ludziach karę. Proszę zauważyć, że większość osób namawiających do szczepień to są ludzie, którzy są tak zwanymi dwuetatowcami, dostają pieniądze od koncernów. W moich artykułach na stronie internetowej StopNob znajdujemy nazwiska tych ludzi, którzy cały czas wymuszają szczepienia, mimo że nie umieją sami przedstawić żadnej pracy, która by potwierdziła ich logikę rozumowania. Proszę zauważyć, że zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Naczelna Izba Lekarska w poprzedniej kadencji bardzo zwalczały tak zwaną homeopatię. Homeopatia była wykładana w Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 90. i we Wrocławiu. Wprowadzono odgórny sądowy zakaz nauczania. Nie chcę się wypowiadać na temat homeopatii, ponieważ nigdy nie specjalizowałem się czy nie śledziłem tej specjalizacji. Pragnę tylko przypomnieć, że homeopatią zajmują się normalnie lekarze po normalnych uniwersyteckich studiach medycznych. Czyli nie żadni znachorzy, tacy jak pracujący w Państwowej Zakładzie Higieny, taka magister profesor Brydak czy magister profesor Gruz, ale normalni lekarze, którzy mają do czynienia z chorymi. Otóż już dawno udowodniono, przynajmniej 3 lata temu, że wirusa odry nie ma. To znaczy, Sąd Najwyższy w Niemczech po 3-letniej debacie i rozprawach, wysłuchaniu masy świadków, łącznie z Instytutem Kocha i tak dalej, stwierdził, że nie udowodniono istnienia wirusa odry. No i mamy poważny problem. Dlaczego żaden z polskich specjalistów wakcynologii, którzy tak lubią się publikować w telewizji, strasząc chorobami, nie pojechał do Niemiec i nie wspomógł swoich kolegów wakcynologów dowodami, że wirus odry istnieje? Żaden z tak zwanych ekspertów rządowych nie przedstawił pracy jakiejkolwiek, że wirus odry naprawdę jest. No to co oni sprzedają w tych szczepionkach oprócz neurotoksyny, jaką jest aluminium? Ostatnio w czasopismie amerykańskim, jak najbardziej naukowym, ukazała się praca, której dokonano analizy zawartości toksyn w szczepionkach w porównaniu do obowiązujących w toksykologii norm. Okazało się, że dziecko dostaje o 1700% więcej aluminium niż dopuszczalna norma. No zaraz, mamy tak zwany wymiar sprawiedliwości. Mamy pana Ziobrę, który walczy z mafiami medycznymi. A tutaj człowiek ten przepuszcza możliwość trucia dzieci 1700% większą dawką toksyny niż dopuszczalna jest w tej samej nauce akademickiej i nic się nie robi. Uważa się, że tak, to są naukowcy, a ci, którzy to opowiadają, czy przedstawiają te prace, to są jacyś tam hochsztaplerzy. Przecież to jest zupełna schizofrenia.
Jeżeli na studiach medycznych znajdują się przedmioty w rodzaju toksykologia czy farmakologia, to one są obowiązujące dla wszystkich specjalizacji, a nie tylko dla toksykologów. Jeżeli pan Grzesikowski nie może znaleźć prac, o których mówię, no to proszę zobaczyć, jaki to jest poziom wykształcenia. Proponuję synowi pana Grzesikowskiego zlecić takie możliwości poszukiwawcze. O wiele łatwiej w komputerze znajdzie te prace niż jego tatuś, który jest zajęty prowadzeniem fundacji reklamującej szczepienia. Przeczytam parę takich wniosków. Proszę zauważyć, że pomimo już 5 lat istnienia nagrody 100 tysięcy dolarów dla każdego, kto udowodni, że szczepionki są korzystne i pożyteczne, a nie są szkodliwe, żaden z polskich wirusologów czy wakcynologów nie zgłosił się po nagrodę. To dlaczego oni występują w Polsce jako eksperci, kiedy nie potrafią nic udowodnić, jeżeli przychodzi do tak zwanego międzynarodowego trybunału? Innymi słowy, cała filozofia szczepień jest oparta na sufitologii. Zwalczano homeopatię, która z założenia twierdzi, że mała dawka jakiejś substancji X może tak uodpornić organizm, że będzie niewrażliwy na dużo większą dawkę tej substancji, czyli wyzdrowieje. Tworzy się reakcja odpornościowa, przeciwciała i tak dalej. Ale to jest złe. To jest zwalczane sądownie przez tych polskich troli. Otóż filozofia stosowania szczepień opiera się na tej samej zasadzie. Oni, czyli wakcynoli, przyjęli, że mała dawka wirusa spowoduje powstanie takich sił odpornościowych, które zwalczą dużą dawkę wirusa. Czyli z punktu widzenia teorii jest to dokładnie to samo. To dlaczego homeopatia jest zwalczana, a wakcynologia jest preferowana? Różnica polega tylko na tym, że leki homeopatyczne wykonuje każda apteka i żaden koncern nie może tego przejąć jako swojego, że tak powiem, produktu. Natomiast szczepienia to jest typowy sposób monopolu. Jeżeli zapewnię sobie monopol na jakąś rzecz, na jakimś terenie, to mogę gwizdać na wszystkie przepisy, bo i tak będę wychodził na swoje przy pomocy urzędników państwowych, którzy będą to wprowadzali do procedur systemu. Przypomnę, że jeszcze 30 lat temu dziecko dostawało tylko 3-4 szczepionki, a w tej chwili ponad 20. Co to powoduje? Ano to powoduje, że kumulacja aluminium w drastyczny sposób wzrasta. To jest już w tej chwili, jak już powiedziałem, ponad 1700% więcej niż dopuszczalne normy. W moich pracach można znaleźć tabele, jak najbardziej oficjalne, o zawartości aluminium w poszczególnych szczepionkach. Przedtem, nim jakakolwiek matka decyduje się na szczepienie swojego dziecka, powinna sprawdzić, ile aluminium dziecko dostaje, ile waży i ile może z tego przyjąć. Reszta odkłada się w mózgu. Jeżeli synapsy zostają uszkodzone, czyli te połączenia nerwowe zostają uszkodzone, to wiadomo, że dziecko nigdy nie będzie się mogło prawidłowo rozwijać. Na YouTubie znajduje się film Calgary Uniwersytetu, który pokazuje, co się dzieje z neuronem, jak się poda krople rtęci czy aluminium.